Mi się wydaje, że oni wyciągną wnioski i patrząc na jakość gry, to Szwecja i Irlandia są jak najbardziej w ich zasięgu. Ja ich zdecydowanie widzę w tej fazie pucharowej. Wystarczy jeden wniosek. No przed meczem Włochy-Belgia, już nie pamiętam kiedy, o gwiazdach, wymieniając gwiazdy, mówiliśmy przede wszystkim o Belgach. No, Włosi bardziej Mannschaft i jedność, a o Belgach można by mówić praktycznie bez końca. Tutaj nawet przykład dwóch rezerwowych, którzy weszli w drugiej połowie, Dries Martens i Carrasco. No też piłkarze z najwyższej europejskiej półki, którzy dla mnie też udowodnili, że wchodząc na boisko potrafią poprawić jakość gry, zmienić obraz meczu. Tutaj jestem przekonany, że przed Belgami jeszcze punkty w grupie i faza pucharowa.